Hej, zwróć uwagę u swojej partnerki na ojca, jaki ma kontakt. Czy ojciec nie jest tyranem? Dlaczego? Ponieważ z moich obserwacji dostrzegłem w wielu związkach, że ojciec był strasznym tyranem, bił tą córkę, był po prostu no, dramatem rodzinnym. Później córka przy dobrorze partnera dobrała sobie aniołka i z tym aniołkiem zrobiła to, co jej ojciec z nią. Dosłownie. Stworzyła jedno wielkie piekło, takie jak ojciec stworzył dla niej. Ten dobry chłopak, i znam kilka dziesiąt takich małżeństw. Związków. Ten dobry chłopak, który gasił pożary, był strażakiem. Strażakiem nie z zawodu, ale strażakiem gaszącym pożary wśród rodziny, wśród znajomych, wśród różnych ludzi. I ta kobieta, która miała dramatyczne, traumatyczne dzieciństwo, którą ojciec gnoił przez całe życie, pluł na nią, był bezczelny, bił ją, katował. Ona to wszystko przeniosła na niego. A on, będąc jej facetem, jej mężem, jej chłopakiem, nie zdawał sobie z tego sprawy, z kim ma do czynienia, co się dzieje, a ona tylko przesuwała swoje granice i patrzyła, co może sobie z nim zrobić. Znasz takie sytuacje ze swojego życia? Prześlij im ten film i powiedz, że istnieje taki kanał. Na dole masz link do moich szkoleń, bo być może Ciebie dotyczy ta sytuacja. Zapisz się już teraz, a ja pomogę Ci wielu, wielu, albo w większości, nawet Twoich. Problemów związanych ze stosunkami damsko-męskimi. Podwyższę Twoją pewność siebie, opowiem o swoim doświadczeniu, o tym, żebyś unikał pewnych błędów, które są dookoła nas, problemów, które są dookoła nas i żebyś miał oczy szeroko otwarte i żebyś widział, jak rozpoznać. Wiele kobiet, które są tak łatwe do odczytania, jak. Jak. Aż brak mi przykładu, żeby powiedzieć jak. Wiele kobiet ma napisane w swoim wyglądzie, na twarzy, jak łatwo można je odczytać. I do czego one się nadają? Dla mądrych mężczyzn. Dla mężczyzn nieświadomych nadają się do związku, do małżeństwa, które później tym mężczyznom rujnuje życie, powoduje dramaty pokoleniowe i powoduje to, że być może mogą nie zaznać już szczęścia do końca swoich dni i życia, bo znam takich mężczyzn. Osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek, jak najwięcej fajnych randek. Na dole jest link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz, a mój film prześlij wszystkim swoim znajomym, którzy tego potrzebują. Hej!